Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Jedynymi reprezentantami Polski, którzy rywalizowali przed ostatniego dnia Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów, byli Arsen Kasabijew i Tomasz Zieliński. Mistrz Europy z 2010 roku zaczął rywalizację od dwóch spalonych podejść do 165 kg. W ostatniej próbie postawił wszystko na jedną kartę i poprosił na sztangę 170 kg. Znany ze swojej waleczności Kasabijew znalazł w sobie moc, aby wyrwać ten ciężar, dzięki czemu pozostał w rywalizacji. Tomek Zieliński natomiast rozpoczynał rwanie od 170 kg, które w bardzo dobrym stylu zaliczył w drugim podejściu. Podczas ostatniej wizyty na Pomoście Polak atakował 175 kg, ale tym razem ta sztuka mu się nie udała. W połowie rywalizacji Zieliński i Kasabijew zajmowali odpowiednio 7. i 8. miejsce. Niespodziewanym liderem po rwaniu był Białorusin Aleksiandr Makaranka. 23-letni sztangista zaliczył wszystkie podejścia w rwaniu, ostatnim wyrywając 180 kg. Podrzucie niestety tylko raz oglądaliśmy na Pomoście Arsena Kasabijewa. Polak nie podrzucił 210 kg, a z pozostałych dwóch podejść zrezygnował. Tomasz Zieliński natomiast podrzucił najpierw 205 kg, a w następnym podejściu uporał się ze sztangą ważącą 210 kg. Młodszy z braci Zielińskich próbował jeszcze podrzucić 214 kg, ale bez powodzenia. Z wynikiem 380 kg w dwuboju został ostatecznie sklasyfikowany na 8. miejscu. Aleksander Iwanow został mistrzem świata w tej kategorii z wynikiem 402 kg. Rosjanin wyprzedził dwóch sztangistów z Kazachstanu, Almasa Uteszowa i Władimira Sedowa. Kwestia była tylko... No, psychiczna była kwestia, zrobić to lepiej niż poprzednie ciężary i to zostało wyrwane. Natomiast dalej nawet nie mam ochoty komentować w ogóle przebiegu zawodu. Jestem dużo silniejszy niż w zeszłym roku, gdzie startowałem na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie wyrwałem 175. W tym roku wyrwałem tylko 170 kg. Na Mistrzostwach Polski również wyrwałem tylko 170 kg. Gdzieś czegoś tutaj widocznie zabrakło. Niemniej jednak uważam, że te 175 kg, gdyby nie zagrywka rywali, gdzie po prostu zostałem, że tak powiem, wycykany przez to, że jeszcze wchodziłem na rozgrzewce, a już mnie wyczytywali na pomost, kiedy nie miałem nawet szansy odpocząć do tego podejścia, po prostu to było tym błędem. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.